Dzień dobry, ja nazywam się Małgorzata Jakima, jakby ktoś nie wiedział, i chciałam wam złożyć świadectwo. Świadectwo zatytułowałam je tak, uwierzyłam w siebie. Wiecie, kiedy była u nas konferencja, wyszłam do modlitwy do Tomka Dorożały, który się o mnie pomodlił, no i powiedział, że w przeciągu 4 miesięcy wzrosnę parokrotnie szybciej. Ja przyjęłam tą modlitwę przez wiarę i ponieważ, wiecie, ja mam dobre wyznanie, jestem bystra, inteligentna, więc od lat już mam wyznanie dobre, ale za tym wyznaniem nie szły takie zmiany, które chciałabym, żeby szły. I zaczęłam się zastanawiać po prostu, gdzie jest błąd. Mam wiele talentów, dużo umiejętności, a mimo to gdzieś w pewnych sferach swojego życia się nie rozwijałam. Generalnie chodziło też w bardzo dużej mierze o finanse. No i przyszłam z tym do Ducha Świętego, spokutowałam, otworzyłam się na działanie Boga. I zaczęłam widzieć takie billboardy, uwierz siebie, pokochaj siebie i tak dalej. No ja cały czas wyznawałam, kim ja jestem w Chrystusie i tak dalej. Wyznanie miałam dobre. I tak jakby religia złapała mnie w takie sidła tego, że ja przestałam szukać w sercu swoim tego, kim ja jestem, jakie to ja mam cechy i tak naprawdę, czego ja pragnę w swoim sercu. I to był taki przełom w moim życiu. I ta modlitwa i w ogóle dużo rzeczy się zadziało. Zaczęłam się dużo modlić językami. No i podjęłam decyzję, że w ogóle chcę się odkopać, nie? Chcę się po prostu odnaleźć, chcę odnaleźć tą Małgosię, tą prawdziwą ja, którą jestem. Mówię, Boże, w ogóle ja mówię, nie chcę poprzez słowa Biblii i wyznanie, ja chcę poprzez doświadczenia mojego życia, żebyś mi doświadczył tego, kim ja jestem. Pokaż mi to realnie, namacalnie, fizycznie. No i powiem wam tak, we wrześniu podjęłam pracę jaka pomoc w przedszkolu prywatnym. No i w tym przedszkolu prywatnym było tak, od września tam pracuję, więc krótko, 3 miesiąc leci, że byłam pomocą, była tam jeszcze szefowa kuchni, za chwilę szef, no i nie ma ich teraz, jestem tylko ja, zostałam, tam część historii opowiedziałam. No i spadło wszystko na mnie, cała odpowiedzialność. Wiecie, w przedszkolu to jest tak, że w pracy ma się wiele obowiązków. Jest zmywak, jest wydawka, jest gotowanie, myśli się wielotorowo, działa się wielotorowo i jestem ja. No i Duch Święty we mnie. I powiem wam, że dałam radę. 3 tydzień jestem sama, ogarniam wszystko, robię tabelki w Excelu. Kto wie, nigdy nie miałam nic wspólnego z komputerem. Dziękuję tutaj z tego miejsca Oli Adameczek, która mnie od września zaczęła uczyć. Samodzielnie robię tabelki w Excela. Ludzie, u mnie to jest cud po prostu. Ja tylko miałam Enter wcisnąć i zrobić posta na Facebooku. I słuchajcie, i w ogóle zobaczyłam, że ja w ogóle lubię zarządzać. Że w ogóle zamawiam towar do jednego dostawcy, do drugiego, w ogóle tutaj ogarniam i że mi się to podoba. I mówię w ogóle, wow, Boże, ja chcę więcej. No i też był taka modlitwa na naszej grupie, Rotunda, napisałam, żeby modlić się o kierunek dla moich obrazów. Na drugi dzień Piotr Banasiewicz wysyła mi plakat, że w Domu Kultury w Pruszkowie w ogóle jest taki konkurs, można wystawić swoje obrazy, jest pasja, wizja, talent i że trzeba się tam zgłosić. Mówię, Boże, to do mnie odpowiedziałeś. Słuchajcie, poleciałam do tego urzędu z moimi 3 obrazami. Że mogą wybrać tylko jeden, ale jak coś 3, ustanowiłam, że 3. Wchodzę i mówię, że się nazywam Małgorzata Jakima, że chciałabym wziąć udział w wernisażu, że mam tutaj obrazy. Ta pani zobaczy moje obrazy, mówi, biorę 3. A ja mówię, wow. I w ogóle mówię, chwała Bogu, nie? I mówię, ale będzie się działo. A mówi, to będzie taki oficjalny wernisaż. A ja mówię, okej. I będą też inni artyści. A ja mówię, super. I może pani to udostępnić i zaprosić swoich znajomych. A ja mówię, wszystkich. I w ogóle, wiecie, mówię, cały kościół mocy. Sobie pomyślałam, nie powiedziałam tego głośno. I ja mówię, okej. I w ogóle, słuchajcie, tak bardzo się z tego ucieszyłam. I mówię, Boże, przypomniało mi się, jak się kiedyś z Ninką też modliłyśmy w ogóle o moje obrazy na grupach i o to, żeby moje obrazy były też w takich miejscach jak urzędy i żeby namaszczenie usługiwały i żeby to namaszczenie zmieniało rzeczywistość. I Duch Święty mi o tym w domu przypomniał i ja sobie tak pomyślałam, Boże, ja mówię, okej. I Duch Święty mówi, no to ustanawiaj. A ja tra, ta, 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 ta. I ja mówię, okej. I tak zobaczyłam takie drzwi, taki klucz. I ja mówię, okej, teraz to mi otwiera te drzwi. W ogóle odkluczyłam, przeszłam przez te drzwi, wiecie. Ja jestem taka, że ja po prostu mam bardzo dobrze rozwiniętą wyobraźnię. I ja mówię, to jest klucz do następnych możliwości. I powiem wam, usiadłam któregoś razu i tak mówię, wziąłam zeszyt, zacznę pisać. Przypomniało mi się, że jak miałam 5 lat i byłam małą dziewczynką, bardzo lubiłam pisać rymowanki.
I w ogóle, słuchajcie, to zaczęło ze mnie płynąć. Po prostu jak dziecko, jak taka mała dziewczynka uwolniona została w ogóle z tego swojego własnego więzienia i zaczęłam pisać dla Jezusa. To pociągnęło z kolei następną rzecz. Ja mówię, Boże, kiedyś rapowałam Chris Cross, Make It, wiecie? I ja mówię, to ja teraz o Roxette. I ja mówię, no to polskie słowa do piosenki Roxette. I w ogóle sobie śpiewam. I w ogóle robię to dla siebie. Wiecie, i tak spojrzałam sobie ostatnio w lustro i mówię tak, ja kiedyś w ogóle uprawiałam sport. I tak mówię, kurczę, ja chcę do tego wrócić. Ja chcę uprawiać sport, w ogóle pójdę na siłownię, chcę zacząć ćwiczyć, nie? I wiecie, i robię to dla siebie i mówię, Boże, dziękuję Ci. Wiecie, odkryłam siebie, tą prawdziwą ja. Słucham? I teraz, aha, wernisaż będzie 26 listopada w piątek o godzinie 18. Zapraszam wszystkich serdecznie, jak również ludzi, którzy to oglądają w Pruszkowie w Domu Kultury. Adres można znaleźć na internecie, bo teraz nie pamiętam, jaka to ulica. Także chciałam wam powiedzieć, słucham? Kamyk, w Kamyku. Także wszystkich serdecznie zapraszam, potem możemy iść na wspólną pizzę. Wiecie, dla mnie to jest taki niesamowity przełom, dlatego że ja miałam bardzo niskie poczucie wartości. Ja nie widziałam w sobie żadnej wartości, bo moi rodzice byli w miejscu, jakim byli i dali mi to, co sami mieli. Bardzo ich kocham, chociaż moja mama dzisiaj nie żyje, nie wiem, gdzie jest. Mój tata żyje i wybaczyłam mu wszystko. I dzisiaj jestem wolną osobą. Po prostu ja, Małgosia Jakima, kocham siebie. Jeszcze na koniec wam powiem, miałam dzisiaj sen. Śniła mi się Anita Rochniak. Przypomniał mi Duch Święty, bo myślałam, że mi się ktoś inny śnił. I śnił mi się pastor. I w tym śnie w ogóle tutaj stał chłopak. I ten chłopak do mnie mówi, come on. I w ogóle to był mój chłopak. A ja tak patrzę na mojego pastora i na kościół i tak podchodzę, a on mnie bierze jak w Dirty Dancing i tak, to było zawsze moje marzenie. I tak wstałam i on do mnie, kocham cię. I ja mówię, Jezu, i tak sobie mówię, co ten sen mógł oznaczać. I Duch Święty mi pokazał, że w ogóle ja jestem oblubienicą i on mnie kocha jako mnie, Małgosię Jakima. Amen.